Witamy Państwa w kolejnym podcaście Stowarzyszenia Studenci Rzeczypospolitej. Dzisiaj porozmawiamy o stanie rolnictwa w Polsce. Treść podcastu została oparta o niedawno opublikowany raport o stanie państwa zrealizowany przez nasze stowarzyszenie. Ja nazywam się Adrian Mochenek, a treść analizy prezentował będzie ze mną Kamil Giera. Sektor rolniczy w Polsce przeszedł znaczące zmiany od upadku komunizmu w 1989 roku, kiedy to nieefektywne duże gospodarstwa rolne, tzw. PGR-y, zostały przekształcone w indywidualne gospodarstwa prywatne. Polskie rolnictwo odgrywa kluczową rolę zarówno na rynku europejskim, jak i światowym, produkując różnorodne produkty rolnicze, ogrodnicze oraz te pochodzenia zwierzęcego. Powierzchnia gruntów rolnych stanowi prawie połowę całkowitej powierzchni kraju. Utrzymujemy także jedno z najwyższych poziomów zatrudnienia w rolnictwie w Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo stoi przed szeregiem wyzwań i ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej. Jako znaczący producent żywności w Unii Europejskiej, sektor rolno-spożywczy w Polsce zmaga się z wyzwaniami wymagającymi dużych inwestycji, szczególnie w kontekście ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, takiego jak zmniejszenie emisyjności rolnictwa. Istotnym aspektem jest tu równowaga między zrównoważonym rozwojem a utrzymaniem produkcji rolnej na odpowiednim poziomie, zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe i odpowiednie dochody dla producentów. W Polsce od 2010 roku liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o około 192 tysiące, co stanowi spadek o blisko 13%. Ten trend jest połączony z tendencją wzrostu średniej powierzchni gospodarstw rolnych. Obserwuje się również zmniejszenie o 1/4 liczby osób pracujących w rolnictwie w porównaniu do 2010 roku. Gospodarstwa indywidualne coraz rzadziej opierają się na pracy rodziny, zwiększając jednocześnie wykorzystanie usług zewnętrznych i pracowników spoza rodzin. Wzrosła liczba gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rynkową oraz konkurencyjnych gospodarstw charakteryzujących się dużą skalą produkcji wysokiej jakości. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w Polsce w 2023 roku wynosiła 11,42 hektara, podczas gdy we Francji czy w Niemczech jest to powierzchnia nawet sześciokrotnie większa. W Niemczech przeciętne gospodarstwo rolne liczy 61 hektarów. Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się polscy rolnicy, jest niska opłacalność produkcji. Przyczyniają się do tego różnorodne czynniki, takie jak trudne warunki pogodowe, częste susze, drogie nawozy mineralne, a także skutki wojny na Ukrainie, pandemii COVID-19, które doprowadziły do wzrostu cen paliw, prądu i nawozów. Dodatkowo rolnicy wskazują na takie problemy jak mały areał gospodarstw, trudności ze sprzedażą produktów, wysokie ceny ziemi i energii oraz niedostateczne wyposażenie techniczne gospodarstw. Ponadto różnicowanie przestrzenne warunków przyrodniczo-glebowych rodzi różnicę wydajności ziemi i efektywności ekonomicznej rolnictwa. Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła presję w łańcuchu dostaw żywności, zawieszenie ceł importowych i kontyngentów na ukraiński eksport do Unii Europejskiej w połowie 2022 roku oraz utworzenie unijnych szlaków z jednej strony ułatwiło eksport do Unii Europejskiej ukraińskich towarów, które z powodu blokady portów czarnomorskich nie mogły trafić do krajów przeznaczenia, z drugiej jednak strony wywołało poważne zakłócenia na rynku rolnym w Polsce. Gwałtownie rosnący import z Ukrainy spowodował nadpodaż, presję na spadek cen i nasycenie łańcuchów logistycznych. W erze globalizacji eksport stał się główną siłą napędową rozwoju gospodarek świata, w tym rolnictwa. Do końca września w 2023 roku głównym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była Unia Europejska. Głównymi kupującymi polskie produkty były Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń-wrzesień 2023 wzrósł aż o 9 miliardów i 900 milionów euro. W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najwyższe zyski przyniosły mięso i przetwory mięsne 19%, ziarno, zbóż i przetwory 15%, produkty mleczne 7%, warzywa, w tym grzyby i przetwory 5%, owoce, w tym orzechy i przetwory 4%, najwyższy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały mięso drobiowe 41%, 3,1 miliarda euro, przetwory mięsne 25%, 1,9 miliarda euro, mięso wołowe 22%, 1,7 miliarda euro oraz przetwory mięso wieprzowe 8%, 620 milionów euro. Pomimo tych wyzwań Polska jest krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. W Polsce uzyskuje się około 30% nadprodukcji
płodów rolnych, co gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe i pozwala na eksport płodów rolnych. Wszystkie te aspekty wskazują na złożoność i dynamikę sektora rolniczego w Polsce, który musi stawiać czoła zarówno globalnym zmianom ekonomicznym i środowiskowym, jak i lokalnym wyzwaniom związanym z produkcją i zarządzaniem gospodarstwami. Sukcesy i mocne strony polskiego rolnictwa. Duży obszar ziemi rolnej. Polska posiada znaczący pod względem wielkości obszar ziemi rolnej, wynoszący 14,7 milionów hektarów w 2018 roku. Pozwala to na prowadzenie mniej intensywnych upraw, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Możliwości adaptacji do rynku. Dzięki znacznemu obszarowi gruntów ornych, polskie rolnictwo może łatwiej dostosować produkcję roślinną do potrzeb rynku. Ekologicznie czyste obszary. Wiele regionów w Polsce jest słabiej uprzemysłowionych, co sprzyja rozwojowi agroturystyki i produkcji zdrowej żywności, cieszącej się wsparciem finansowym w Unii Europejskiej. Polska jest jednym z czołowych producentów zbóż w Europie, szczególnie jeśli chodzi o pszenicę i żyto. Znacząca jest również produkcja jabłek, gruszek oraz warzyw, takie jak kapusta i buraki. Polska dysponuje rozwiniętą siecią instytutów badawczych i uniwersytetów skoncentrowanych na rolnictwie, co przyczynia się do rozwoju innowacji i poprawy praktyk rolniczych. W ostatnich latach widoczne jest wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, promowanie i produkcja wyrobów wysokiej jakości czy skracanie łańcucha dostaw poprzez towarzyszące temu zmiany regulacji prawnych. Wśród problemów i wyzwań polskiego rolnictwa należy wskazać problem starzenia się Polski. Żeby rozwiązać ten problem, powinien zostać utworzony program zachęt dla młodych ludzi do pozostawania na wsi i roli oraz równy dostęp do opłat bezpośrednich. Wiele czynników przyczynia się do spadku opłacalności, w tym trudne warunki pogodowe, częste susze, drogie nawozy mineralne, skutki wojny na Ukrainie oraz pandemii COVID-19, wzrost cen paliw i prądu, a także duże podwyżki cen nawozów wpływają na koszty produkcji rolniczej. Utrzymujące się wysokie ceny nawozów, środków ochrony roślin oraz paliw wpływają negatywnie na rentowność produkcji rolniczej. Dodatkowo spadek cen zbóż, rzepaku i kukurydzy jeszcze bardziej obciąża rolników. W obliczu rosnących kosztów i niepewnych cen rynkowych rolnicy są zmuszani do ograniczania inwestycji i zakupów, kupując tylko najbardziej niezbędne produkty. Napływ zboża z Ukrainy do Polski również wpływa na rynek i ceny zbóż, co stanowi dodatkowy problem dla polskich rolników. Bariera strukturalnego rozwoju rolnictwa. Autorzy raportu Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej zwracają uwagę na potrzebę przepływu ziemi do większych gospodarstw jako warunek strukturalnego rozwoju rolnictwa. Małe i duże gospodarstwa mogą współistnieć, ale powinny specjalizować się w różnych produktach. Bez zmiany struktur możliwości rozwojowe polskiego rolnictwa napotykają na bariery. Wraz z następowaniem po sobie kolejnych perspektyw finansowych pojawiają się nowe uwarunkowania realizacji unijnej polityki rolnej. Dotyczą one m.in. potrzeb ochrony środowiska, w tym udziału w nowym Zielonym Ładzie. Postulaty mówiące o konieczności ograniczenia spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych. Chów głównie bydła odgrywa istotną rolę w produkcji towarowej rolnictwa w Polsce. Skoncentrowany jest on przede wszystkim w województwach dysponującym słabszym rodzajem gleb, takich jak mazowieckie, wielkopolskie i podlaskie. Biorąc pod uwagę znaczenie chowów bydła, w tym krów mlecznych oraz wskaźniki eksportu mięsnego w Polsce oraz bezalternatywnym wykorzystaniu użytków zielonych. Postulaty mówiące o konieczności ograniczenia spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych. Chów głównie bydła odgrywa istotną rolę w produkcji towarowej rolnictwa w Polsce. Skoncentrowany jest on przede wszystkim w województwach dysponującymi słabszym rodzajem gleb, mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim. Ograniczenie neutralności klimatycznej w sektorze rolno-spożywczym, w tym dostosowanie rolnictwa do wymagań polityki Zielonego Ładu, może wpłynąć na ekonomię kraju. Warto ocenić, czy przedsiębiorstwa rolnicze są w stanie dostosować się do nowych wymagań, czy też mogą być potrzebne dodatkowe wsparcie finansowe. Rekomendacje dla polskiego rolnictwa. Polska, jako znaczący producent żywności w Unii Europejskiej, musi dążyć do zrównoważonego rozwoju. Sektor rolno-spożywczy powinien realizować inwestycje, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie zapewniając odpowiednie dochody producentom i utrzymując bezpieczeństwo żywnościowe. Istotnym kierunkiem rozwoju jest rolnictwo inteligentne, które może przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
wsparcie dla inwestycji mających na celu oszczędność energii i powtórny obrót wody w produkcji rolniczej. Uprawy w Polsce są dobrze nawożone i chronione, co przyczynia się do stabilności plonów. Ważną strategią jest dywersyfikacja upraw, która ogranicza ryzyko związane z nieprzewidywalnością pogody. Wsparcie dla młodych rolników i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, zachęcenie młodych osób do podejmowania działalności rolniczej i wspieranie tworzenia oraz rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wsparcie dla produkcji zdrowej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów, poprawa warunków dobrostanu zwierząt i ograniczenie stosowania antybiotyków. Zwiększenie nakładów finansowych oraz rozwój innowacyjnych technologii w celu spełnienia wymagań wspólnej polityki rolnej i osiągnięcia celu zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa. Inwestycje w nowe technologie, należy wdrażać rolnictwo 4.0 oraz zwiększyć ilość systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych wspomagających procesy produkcyjne i marketing produktów rolno-spożywczych. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości i nisko przetworzone produkty spożywcze, których wytwarzanie jest bardziej pracochłonne niż wyrobów konwencjonalnych. Stwarza to szanse dla małych gospodarstw. Skutkuje to również możliwością współpracy rolników z producentami, chociażby w ramach grup producenckich.